Rząd rozluźnia obostrzenia. 29 kwietnia na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o szczegółach kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Od 6 maja dopuszcza się otwarcie żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe. Od 4 maja zaczną funkcjonować instytucje kultury, w tym galerie sztuki, muzea i biblioteki. Rozluźnienie obostrzeń dotyczy również służby zdrowia. Od początku przyszłego tygodnia zostanie uruchomiona rehabilitacja. Ponadto prezes Rady Ministrów zapowiedział, że w tym samym czasie działalność mogą wznowić hotele, a także inne obiekty z miejscami noclegowymi. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. Premier przekazał również dobre wiadomości dla branży usługowej. Od 4 maja galerie handlowe mogą znowu być otwarte. Dotyczy to jednak jedynie sklepów. Przestrzeń rekreacyjna i restauracyjna pozostają w dalszym ciągu zamknięte. Ponadto usługi mogą być świadczone przy zachowaniu konkretnych środków bezpieczeństwa. Na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może tam przebywać jeden klient, jedna osoba. Obecny na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że mimo większej swobody nie możemy lekceważyć ogólnych zasad dystansu społecznego i obowiązku zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Przestrzeganie tych norm pozwoli na przyspieszenie wdrażania kolejnych etapów rozluźnienia obostrzeń. To wszystko zależy od tego, czy my się będziemy dystansowali, czy my nadal będziemy postępować w sposób odpowiedzialny. Jak zapowiedział premier, kolejne etapy odmrażania gospodarki będą ogłaszane co 2 tygodnie. Niewykluczone jednak, że poszczególne rozluźnienia będą wycofywane. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.